Spółka zajmuje się od 2007 roku importem produktów rehabilitacyjnych, ortopedycznych i środków pomocniczych. Na początku działalności spółka dystrybuowała te produkty w całym kraju w sprzedaży hurtowej. Od 2011 roku powstała sieć sklepów detalicznych firmowych, w których odbywa się sprzedaż poprzez kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest jakby jeden dział. Drugi dział to jest import z 9 krajów produktów rehabilitacyjnych i dystrybucja nie tylko na terenie kraju. Trzecim działem to jest produkcja produktów protetycznych i ortotycznych pod indywidualne zamówienia dla pacjentów po amputacjach kończyn dolnych i górnych. I czwartym nowym działem w naszej spółce jest produkcja produktów innowacyjnych bazujących na włóknie węglowym, czyli materiałach kompozytowych. To są produkty wspomagające rehabilitację zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, na przykład z porażeniami mózgowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi. Zakres rehabilitacji i jednostek chorobowych jest bardzo duży, natomiast wyróżniamy się na rynku polskim tym, że nasze produkty są dostosowane indywidualnie do pacjenta, do jego schorzeń i dysfunkcji, deformacji. Nie produkujemy produkcji seryjnej. Decyzja o debiucie giełdowym była podyktowana po pierwsze możliwością pozyskania środków na dalsze realizacje, na dalsze plany. Na pewno bycie na giełdzie powoduje zwiększenie prestiżu firmy nie tylko wśród naszych kontrahentów krajowych czy zagranicznych. Na pewno pozwala, czy zmusza nawet zarząd do tego, aby myśleć o firmie w dłuższym okresie czasu, bardziej perspektywicznie. Bardzo byśmy chcieli docelowo zaistnieć na głównym parkiecie, natomiast przed nami jeszcze bardzo długa droga związana z rozwojem spółki, ale też z tym, co się dzieje w naszym otoczeniu zewnętrznym, bo od tego też uzależnione są nasze produkty, sprzedaż i realizacja planów. W najbliższych miesiącach czy latach stawiamy przede wszystkim na rozwój własnej sieci detalicznej i własną produkcję. Liczymy na zainteresowanie kontrahentów zagranicznych.